opóźnieniem. Przed Państwem Sławomir Nitras, Rafał Trzaskowski, a także marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wielkie brawa! Oddaję głos panu prezydentowi. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, po pierwsze bardzo się cieszę, że jest z nami marszałek Senatu. To jest tak, że czasy są trudne, ale mamy tę instytucję, która pozostaje niezależna, która patrzy władzy na ręce, co jest niesłychanie ważne i gwarantem, jednym z najważniejszych gwarantów tego jest właśnie pan marszałek. Bardzo się cieszę, że jest z nami. Rozmowę poprowadzi Sławek Nitras. I słuchajcie, to jest jedna z niewielu okazji, gdzie chciałem wyjątkowo podziękować Sławkowi, dlatego że gdyby nie Sławek, jego nieprawdopodobna energia, to nie byłoby kampusu, bo Sławek jest tą osobą, która... Nie dość, że była pomysłodawcą, to jeszcze jest głównym organizatorem. Bez jego nieprawdopodobnej energii i determinacji byśmy się tutaj wszyscy nie spotkali. Także wielkie brawa dla Sławka. A teraz już zostawiam was w rękach naszych gości. Dzień dobry. Nie wiem, czy nas... Jak wyszedłem, to nie dali mi mikrofonu. Nie wiedziałem, czy na wszelki wypadek. Nie dali mi mikrofonu. Witam serdecznie Państwa. Dla mnie to jest rzeczywiście bardzo wzruszający moment, że tu wszyscy jesteście, że udało nam się to zorganizować. Przyjdzie taki moment, że będziemy... Dziękuję Rafałowi za słowa, te miłe pod moim adresem, ale przyjdzie taki moment, jeszcze to nie jest ten moment, chyba za wcześnie, kiedy będziemy dziękować tym wszystkim, którzy się przyczynili. I chciałbym, żebyście wtedy poznali tych ludzi, którzy rzeczywiście pół roku pracowali, żeby te nasze spotkanie zorganizować, ale na to przyjdzie moment, bo to nie była tylko moja praca, tylko wielu, wielu ludzi. Pomysł, żeby spotkanie z marszałkiem Senatu, który rzeczywiście jest dzisiaj taką instytucją, jedną z niewielu, wolną, demokratyczną, normalną, parlamentem normalnym, prowadził poseł, który jest najczęściej karany albo któremuś najczęściej zabiera głos w Sejmie. Mi się osobiście podoba, ale obiecuję wam, że nie będę wcale mówił więcej niż nasz gość. Nasz gość jest dla mnie osobiście człowiekiem wyjątkowym, bo nie jest dla mnie marszałkiem Senatu, tylko jest moim kolegą. Mamy razem biuro poselskie w Szczecinie, biuro poselsko-senatorskie, czy w tym wypadku powinno się nazywać biuro marszałkowsko-senatorskie, poselskie. Więc jest mi osobą szczególnie bliską. Po pierwsze ze Szczecina, po drugie znamy się wiele lat i w związku z tym nie jest mi łatwo, ale chciałbym powiedzieć, że przedstawiam wam człowieka naprawdę wyjątkowego. Człowieka, który, jak go znam, profesora, wybitnego specjalistę w swoim fachu, jest torakochirurgiem. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest torakochirurg. Ktoś wie? Wiecie, no pewnie są tutaj studenci medycyny. To jest człowiek, który przeszczepia płuca. Ja w ogóle nie wiem, jak można przeszczepić płuco. To jest coś tak niewyobrażalne, jak to, że samochód jeździ. Jak to się dzieje? Ale jest człowiekiem wybitnym, dlatego że ma wyjątkowy w ręku fach i postanowił również zaangażować się w politykę. Kiedy udało mi się go namówić kiedyś do działalności politycznej, też szczerze mówiąc nie chciałem wierzyć, że on to zrobi. Ale ważne jest, że pan marszałek, że Tomasz Grodzki nie zarzucił zawodu i dalej nie tylko leczy, ale i operuje. A bycie marszałkiem to nie jest zawód na kilka godzin dziennie, dlatego moim zdaniem jest człowiekiem wyjątkowym, jednocześnie jest człowiekiem bardzo skromnym, o czym się wielokrotnie przekonałem. Ale mówię bardzo długo i chyba należałoby udzielić głosu pana marszałkowi, ale muszę zadać pytanie jedno, tak sobie pierwsze wyobraziłem, bo powiem wam, Sejm i Senat jest razem, to jest jeden budynek. I my tych senatorów bardzo często spotykamy. I jak ja zawsze spotykam jakiegokolwiek senatora, tak zwanego z większości, opozycyjnego, bo paradoks polega na tym, że mówimy dalej opozycyjni, mimo że oni rządzą. Z tych 51 senatorów, bo jest ich 51, którzy rządzą w Senacie, którzy stanowią większość w Senacie, a to jest bardzo mała większość, to każdemu się wydaje, że jest wyjątkowy. Jak z kimkolwiek z nich nie rozmawiam i pytam, słuchaj, on mówi, tutaj przeprowadzam to albo zrobię tamte, ja mówię, czy jesteś pewien, że przeprowadzisz, bo to... Trzeba przekonać Senat. On mówi, ja czy przeprowadzę? Oczywiście, że ja przeprowadzę, bo ja jestem 51. Czyli ten, który brakuje do większości. Czyli jak on się obrazi, to nie będzie większości. I problem polega na tym, że ja tych 51 to poznałem już chyba z 30. Każdy z nich uważa, że jest wyjątkowy, że jest 51 i że jest tym najważniejszym. I moje pytanie do pana marszałka jest, jak to jest zarządzać instytucją, w których jest 51 marszałków, czyli jak się, senatorów, czyli jak się da godzić te wszystkie ego ludzi często wybitnych, ale ludzi na pewno bardzo mocno przekonanych o swojej wyjątkowości. Słuchajcie, witam was w Olsztynie. Dziękuję, że pod koniec wakacji zdecydowaliście się posłuchać trochę gościa, którego metryka mówi, że powoli już trzeba przekazywać pałeczkę w sztafecie pokoleń. I dlatego jestem tak szczęśliwy, że jest was tu tyle, bo każde pokolenie ma do odegrania swoją rolę. Zanim odpowiem na pytanie zadane przez Sławka, to powiem wam, że to on jest winien, że ja tu siedzę na tym miejscu, bo on mnie lata temu wciągnął, żebym został zwykłym radnym Szczecina. Ale jak tu siedzimy, to zwróćcie uwagę, on jest sporo młodszy, ja sporo starszy. O nim mówią, że jest porywczy, ja, że nie ulegam emocjom. Spieramy się często w samolocie linii Warszawa-Szczecin, Szczecin-Warszawa, bardzo ostro, ale to nigdy nie podważyło naszej przyjaźni. Przyjaźń w polityce jest możliwa. I chciałbym, żebyście to wiedzieli, że takie moralne fundamenty uprawiania polityki, przyzwoitość, prawdomówność, dotrzymywanie słowa, czy działanie w dobrej wierze, to są rzeczy, bez których na dłuższą metę w polityce człowiek nie ostanie, bo fałsz jest wyłapany bardzo szybko, oszustwo ma zwykle krótkie nogi, a kłamstwo, które teraz niektórzy nazywają witkowaniem, ma jeszcze krótsze nogi. I wracając do Senatu, zwróćcie uwagę, tam nie ma żadnego cudu. To nie jest, it's not magic. Tylko dyskutujemy, rozmawiamy o tych ustawach, o których mówił Sławek. Nie wszystkie wypuszczam, bo udaje nam się wydyskutować, że może warto ją przepracować, może warto jeszcze nad nią trochę pomyśleć. Ale zwróćcie uwagę, w Sejmie, który stał się pewną marionetką w rękach prezesa, targi, kupowanie posłów odbywa się już niemalże hurtowo. W Senacie nikt nie dał się sprzedać. A zwróćcie uwagę, że jeden z senatorów, który zapłacił potem za to utratą posady wicemarszałka, obiecywał, że w 2 miesiące odzyska Senat dla partii rządzącej. I podchody odbywają się ciągle. Przy pomocy kija, przy pomocy marchewki, przy pomocy obiecywań stanowisk, przy pomocy gruźb i nic z tego nie wychodzi, ponieważ demokratyczna większość w Senacie ma poczucie odpowiedzialności za nasz kraj i zdrada któregoś z nas miałaby tragiczne konsekwencje dla losu polskiego parlamentaryzmu. Jesteśmy cierniem w tyłku obecnej władzy, ale się tym nie martwimy, bo mamy poczucie, że mamy misję, że tą misję trzeba wykonać, aby przygotować Polskę do naprawy, kiedy rządy tej autokratycznej władzy dobiegną końca. I to nie jest łatwe, bo my tam mamy PSL, Lewicę, Niezależnych, Koalicję Obywatelską. I każdy jest 51, ale otwartość, szczerość, prawda, uczciwa rozmowa powoduje, że wszyscy nie tylko, że wytrwaliśmy, ale czujemy się coraz mocniejsi. Ta grupa jest dobrze skonsolidowana, dobrze wie, jaka jest spoczywa na niej odpowiedzialność. Nie wiem, czy to wam wyjaśnia tą receptę, dlaczego cały czas Senat jest normalną instytucją w polskim systemie konstytucyjnym, taką, jaką powinna być każda władza legislacyjna, ale tak mi się wydaje, że to nie jest jeden cudowny ruch, tylko polityka małych, konsekwentnych kroków oparta na moralnych fundamentach, o których bardzo często mówił mój ulubiony prezydent Ameryki, czyli prezydent Reagan, który na bazie moralnego przekonania o tym, że komunizm jest zły, doprowadził do jego upadku. Ja nie mam więcej pytań, bo ja pana marszałka za dobrze znam, ale bardzo liczę na to, że państwo macie pytania. Jest, rozumiem, mikrofon dostępny. Jeśli są chętni, to bardzo proszę się zgłaszać. Widzę tutaj kolegę w okularach, ale zanim jeszcze dam głos tobie, ale proszę już, tylko zapytam, ile osób, kto jest ze Szczecina? A teraz jeszcze zapytam, a kto jest z Poznania? A teraz was zapytam, a jaki jest wynik meczu, czy ktoś wie? Jaki jest wynik meczu? Proszę informować, byś coś zmieniało. Bardzo proszę. Witam serdecznie, Patryk Grobazowacki z Krakowa. Mam takie pewne pytanie, bo jak wiemy, Platforma Obywatelska jeszcze 15 lat temu proponowała likwidację Senatu, ale jak widzimy, w 2019 zmieniła się sytuacja w Senacie, stąd ja osobiście w moim sercu, ja bardzo cenię Senat, bardzo cenię dwuizbowe parlamenty i osobiście wierzę i liczę, że po wygranych wyborach za 2 lata, bo też wierzę, że nam się uda w końcu, wróci temat, a właściwie się pojawi, o wyrównaniu w kompetencjach Sejmu i Senatu, tak żeby obie izby wzajemnie się kontrolowały i współpracowały ze sobą przy tworzeniu prawa w Polsce. Dziękuję bardzo. Dzięki za to pytanie. Ono jest bardzo ważne, bo zwróćcie uwagę, że niby wszyscy mówią, że ten Senat to jest taki trochę mniejszy, trochę mniej ważny, ale każda władza, która miała w zamyśle rządy dyktatorskie, pierwsze co likwidowała Senat. Senat jest nieodłącznie związany z dobrymi czasami dla Polski. Tak zrobili między innymi komuniści w sfałszowanym referendum, czy jesteś za Senatem. Ludzie odpowiadali, że są, ale wynik oczywiście był sfałszowany, że nie. A ta druga część tego pytania jest jeszcze lepsza, bo zwróćcie uwagę, że jak Sejm coś przysyła do Senatu, to my musimy w ciągu 30 dni się odnieść. Za, przeciw, weto i tak dalej. Nie ma w drugą stronę tej symetrii. Myśmy wysłali w tej kadencji ponad 40 przyzwoitych aktów legislacyjnych do Sejmu, które leżą w tak zwanej zamrażarce i jak się skończy kadencja, to one przestają, no, jest tak zwana dyskontynuacja. Moim marzeniem jest, tu się zgadzam, żeby Senat miał możliwość powoływania takich komisji śledczych, jak ma Senat amerykański, gdzie trzęsą się przed nimi największe tuzy od Zuckerberga po wielu innych nababów. I to oczywiście wymaga zmian konstytucyjnych i tak dalej, ale choćby to, żeby coś, co wraca z Senatu, musiało być rozpatrzone przez Sejm również w ciągu 30 dni, za, przeciw albo wstrzymanie się, to by było mały kroczek, to byłby mały kroczek do sukcesu. Prosimy kolejne pytanie. Panie marszałku, skoro próbuje pan być dobrym człowiekiem, to czemu przetrzymuje czasami pan ustawy w Senacie te 30 dni, a Sejm się denerwuje, że Senat to to, a Senat to tamto? To nie fair, według mnie, jeżeli mówi pan o tym, że zaraz po rozważeniu plusów i minusów zatwierdza pan uchwały lub je odrzuca. Pozwolę sobie się nie zgodzić, bo Sejm trzyma nasze ustawy, niektóre ponad rok. A ja muszę to zrobić w ciągu 30 dni, budżet w ciągu 20, a pilne w ciągu 14. I zawsze to robimy. Ale żeby senatorowie wyrobili sobie zdanie na temat aktu legislacyjnego, są potrzebne zebrania komisji, często nie jednej, są potrzebne wysłuchania społeczne, są, tam jeszcze inni widzę się zgłaszają, są potrzebne opinie ekspertów, które zamawiamy. Ja mam specjalną radę złożoną z wybitnych prawników do oceny konstytucyjności ustaw. Na to schodzi te 30 dni. A na przykład powiem panu, przy wyborach kopertowych, wie pan, kto przekonał senatorów, że to jest nic nie warte, tak ostatecznie? Listonosze. Bo zaprosiliśmy listonoszy do Senatu i oni powiedzieli, że druk bezadresowy to jest dla niego ulotka i jemu jest gancegalne, czy on roznosi jakieś karty wyborcze, czy reklamę sprzętu AGD, tylko to jest nic nie warte, bo to nie będzie nijak do policzenia. I to ostatecznie przekonało senatorów, żeby te wybory kopertowe zawetować. Pamiętajcie o tym, bo tych, co sobie przypisują sukces, że nie dopuścili do wyborów kopertowych, jest wielu, ale tak naprawdę Senat miał w tym też swoją rolę. Ja muszę coś do tego dodać, bo to sprawa, pan marszałek, tak jak powiedział, jest grzeczny, a ja jestem trochę bardziej porywczy. Przyjmowanie ustaw w takich terminach to jest skandal, takich krótkich. Ja mówię to jako parlamentarzysta. Znaczy, ja mam to przeczytać, zrozumieć, zastanowić się z ludźmi, których to dotyczy, bo prawo dotyczy ludzi. Prawo dotyczy konkretnych grup społecznych, czy to listonoszy, czy to różnych. I moim obowiązkiem jest rozumieć i znać konsekwencje tego. Ja byłem posłem do Parlamentu Europejskiego przez 5 lat. Tam żadne prawo w Parlamencie Europejskim nie wchodzi w życie przed upływem pół roku, przed wpłynięciem do Parlamentu Europejskiego. Wpływa do Parlamentu Europejskiego, prawem się staje po pół roku. Te pół roku to nie jest tak, że on se leży, nikt tego nie czyta. Są konsultacje, każdy, kogo to dotyczy, ma prawo się wypowiedzieć. Konsultacje społeczne odbywają się w parlamencie, a nie tylko w instancji rządowej, tak jak jest w Polsce, że Sejm może zrobić konsultacje społeczne, a nie musi. Tam każda ustawa, czy każda regulacja, każda dyrektywa jest konsultowana. Tak powinno być, to jest prawo. Ja podam wam przykład, pewnie są wśród nas prawnicy, czy przyszli prawnicy. Ja podam wam przykład ostatnich głosowań w Sejmie. Dla mnie to jest bulwersujące. Ja dostaję listę do głosowań i nowelizujemy ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jest napisane poprawki do ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i głosujemy poprawki. A kończymy głosowanie, a kolejną ustawą, którą głosujemy, są poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Nie te same, tylko to oznacza, że miesiąc temu znowelizowaliśmy ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ona wróciła z Senatu i rozpatrujemy poprawki Senatu, a my już znowu zmieniamy ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ludzie tego nie jesteśmy w stanie czytać w takim tempie. Sejm nie jest maszynką. To jest prawo, ono potem musi być przez was jako obywateli stosowane. To wymaga pewnego namysłu. Natomiast w Polsce przyjął się system, że konsultacje odbywają się w rządzie, rząd je robi tak, jak je robi, a potem do Sejmu rano, a wieczorem jest prawo. Tak się nie da pracować, tak się nie da stanowić prawa, tak się nie da w sposób odpowiedzialny głosować, żeby wiedzieć, nad czym się głosuje, jakie są skutki, bo to nie jest kwestia czystego zapisu. Trzeba wiedzieć, jakie są skutki, żeby wiedzieć, trzeba się tym znać, trzeba zapytać ludzi, którzy to potem prawo będą musieli w praktyce stosować. A u nas jest tak, że potem jest po 6 razy, pamiętacie ustawy Ziobry, oni je 7 czy 8 razy zmieniali, nie dlatego, że nie wiedzieli, tylko po prostu skutki ich zmian prawnych były takie, że sami wiedzieli, łapali się za głowę, że trzeba to szybko zmieniać. I to jest kwestia, o której mówi pan marszałek. Musi być czas do namysłu. Rozumiem, że to jest kolejka do pytań. No dobra. To wygląda. A gdzie są dziewczyny w tej kolejce, przepraszam? Są. To umówmy się, że ustawcie się tak. Chłopak, dziewczyna, a ci chłopacy, co zostaną, idą na koniec. Parytety. A po klaskach ustawcie się dziewczyna, chłopak. Odpowiadając ci jeszcze na koniec, to nie tylko nie jest nie fair, to jest odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za stanowienie dobrego prawa. I to jest fair. Dzień dobry, Marta Wróblewska, Radio UWM FM. Ja chciałam zapytać panów, jakie jest miejsce nas, młodych dziennikarzy, ale również miejsce nas, młodych, w walce przeciwko temu, co się tutaj dzieje. Jak stanowić sensowny opór i w jaki sposób możemy zadziałać poza marszami, poza tym, co się nam udaje, żeby pomóc naszej ojczyźnie, naszemu krajowi i żeby dostać się do życia publicznego, w którym możemy stawiać opór. Nie ma jednej recepty, poza pewną aktywnością, poza pewnym takim społecznym poczuciem, że nie tylko dajemy sobie, ale musimy dać coś od siebie innym. To jest pewien fundament, bo wielu ludzi uważa, że go to nie obchodzi, co jest zwykle bolesne, bo jak ktoś chce unikać polityki, to ta polityka i tak później przychodzi do niego. Natomiast w życiu są takie okresy, kiedy człowiek nabywa wiedzy, doświadczenia, a potem to oddaje. Więc im ktoś jest młodszy, tym bardziej powinien się uczyć, chociaż jak niektórzy mówią, powinni się uczyć całe życie, ale trzeba jak najwięcej gromadzić wiedzy, bo wtedy to człowieka uodparnia na fake newsy, na jakieś teorie spiskowe, na powierzchowne osądy, a potem organizacje, NGOsy, aktywności nawet w gronie znajomych, począwszy od Rady Osiedla, Rady Dzielnicy, Rady Miasta, tak jak w edukacji. Stopniowo trzeba pokonywać te stopnie, bo jeżeli ktoś od razu zostaje tam posłem czy ministrem, nie mając wcześniej doświadczenia, czy będąc perukarzem albo kimś innym, to zwykle się to źle kończy. Tak zwane doświadczenie życiowe i chęć zrobienia czegokolwiek dla innych, to jest pewien fundament. Partie są od tego, żeby to organizować, żeby to ogarniać, ale życie poza partiami też istnieje. I kooperacja, symbioza ludzi, którzy chcą, żeby Polska pozostała w kręgu cywilizacji zachodniej, to jest pewna recepta. A ja tylko dodam, że jako młodej dziennikarce po prostu uczciwie wykonywać swój zawód. Każdy musi robić to, do czego jest powołany. Dziennikarze są w Polsce naprawdę niezbędni. W tym świecie można wskazać wiele przykładów ludzi, którzy płacą za to wysoką cenę, chociażby ostatnio dziennikarz w Trójmieście, który za podpisanie zwykłego listu po prostu stracił pracę, ale dziennikarze mają piekielnie ważną rolę. Znaczy, my bez dziennikarzy nie będziemy wiedzieli, jak ten świat naprawdę wygląda. I dzisiaj w tym świecie, w którym również w środowisku dziennikarskim tak wielu ludzi udaje dziennikarzy, dawanie świadectwa codzienną pracą, uczciwą, solidną, bo to jest jakaś misja i wykonywanie tej misji jest po prostu niezbędne. Ono każdego dnia ratuje naszą rzeczywistość przed kłamstwem, zakłamaniem, umiejętnością czy możliwością rozróżnienia, co jest dobre, a co złe, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Myślę, że to jest bardzo ważne. Marcin Knężelok z Poznania. Ja będę miał do obu panów pytania, które mi towarzyszą od początku tego spotkania. Pierwsze to jest kwestia odpowiedzialności, bo wiadomo, że ta władza kiedyś się skończy. I chciałem zapytać, czy w jaki sposób zostanie ona rozliczona z tego wszystkiego, co zrobiła, z tych wszystkich krzywd, które zostały wyrządzone, z tych wszystkich szkód. Drugie natomiast, które też mi towarzyszy, bo kiedy słyszę różne pytania, różne zagadnienia, różne problemy, o których mówimy, przychodzi mi na myśl relacja państwo-kościół, nie obrażając nikogo, ale kiedy widzimy, że biskupi dyktują wiele spraw politykom, kiedy no, widać, że trzymają potężną władzę w Polsce, to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obrażać, jakiekolwiek uczucia, ale czy jest w Platformie, czy jest w opozycji jakiś plan przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa, żebyśmy nie musieli już nigdy więcej oglądać takiego mariażu tronu z ołtarzem, z jakim mamy teraz do czynienia. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, to trzeba sobie powiedzieć tak, że jeżeli jedna mafia zostanie zastąpiona przez drugą mafię, to znaczy, że ponieśliśmy porażkę. Trzeba przywrócić fundamenty i wartości, które są podstawą demokratycznych społeczeństw, czyli trójpodział władzy, niezależność sądownictwa, zasadę check and balance. I owszem, jeżeli drugi raz zrobimy ten błąd, jak został zrobiony przy Trybunale Stanu dla pana Ziobry, to znaczy, że niczego nas życie nie nauczyło i te lekcje pokory, które teraz odbieramy. To nie chodzi o zemstę. To chodzi o uczciwe rozliczenie przez niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, niezależny Trybunał Stanu grzechów, które wielu z obecnie rządzących popełnia i trzeba niestety przyznać, że prawdopodobnie robi to świadomie, a nie z niewiedzy. Co do tego drugiego, to w zasadzie w końcówce sam pan sobie odpowiedział. Niech pan sobie przypomni czasy Platformy Obywatelskiej. Zapisany w dokumentach rozdział Kościoła od państwa był, trzeba powiedzieć, w sposób dość przyjazny, przestrzegany. To będzie, sądzę, prostsze niż się wydaje. Ja odpowiadając na pierwsze pytanie, ja się bardzo często nad tym zastanawiam, może to jest bardzo dobre pytanie. Ja zawsze mam w pamięci, pan marszałek wspomniał o roku 2014 i tej kwestii Ziobry, a ja pamiętam rok 2007, kiedy Platforma dochodziła do władzy z polityką miłości na ustach i w sposób świadomy uznaliśmy wtedy, czy Platforma uważała, bo ja byłem wtedy młodym posłem i szczerze mówiąc nie mam poczucia, że miał wielki wpływ na to, co się działo, na politykę Platformy, ale było takie założenie, że ludzie chcą odrzucić ten język agresji, że chcą czegoś innego i że trzeba im dać taką inny standard, właśnie pewnego szacunku. I to była kwestia języka, ale to była również kwestia braku rozliczeń. Też trzeba uczciwie powiedzieć, że te przewiny funkcjonariuszy publicznych w roku 2007, po 2 latach rządów PiS-u, były nieporównywalnie mniejsze niż są dzisiaj, ale też były. Bo Mariusz Kamiński zrobił prowokację wobec własnego wicepremiera. Ale też trzeba uczciwie powiedzieć, że on został skazany. I gdyby nie Duda, czy prezydent Duda, zostałby pewnie skazany w 2 instancjach. Więc państwo potrafiło sobie z takimi nadużyciami dać radę. Ale pytanie, które ja sobie zadaję, i ja powiem uczciwie, jako parlamentarzysta i człowiek, który dzisiaj mam trochę poczucie, że mam trochę większy wpływ na to, co robi moja formacja polityczna, ja nie wiem, czy nam starczy determinacji, żeby naprawdę być twardym i zrobić to, co wczoraj Donald Tusk powiedział, czyli że na przykład nie wiem, jak on chce to zrobić, że sędziowie nie będą sędziami. Nie wiem jak, zapytam go oczywiście o to i chciałbym wierzyć, że nam tej determinacji nie zabraknie, ale nie mam pewności, że tak będzie, a chciałbym ją mieć. To zależy od determinacji wielu nas, od ludzi, a to są żywe organizmy i różnie może być. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Kościoła, ja nie wiem, ja wiem, że my mamy taki zapis w Konstytucji o przyjaznym rozdziale. Ja nie wiem, czy ten przyjazny rozdział jest dzisiaj możliwy, bo coś się stało. Ja jestem wychowany w bardzo religijnej, katolickiej rodzinie, takiej tradycyjnej dosyć, ale ja mam takie poczucie, że w tych ostatnich 6-7 latach Kościół nie tylko to, co ty powiedziałeś, że Kościół ma za duży wpływ. Zgadzam się z tym, absolutnie Kościół ma za duży wpływ. Ale moim zdaniem Kościół trochę wypowiedział posłuszeństwo temu państwu. To znaczy złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje. Znaczy, to nie jest dzisiaj państwo, w którym jest przestrzegana konstytucja. To nie jest państwo, w którym Kościół wykracza świadomie poza prawa, które są w prawie zapisane. Korzysta z rzeczy, których nie ma prawa robić. Wypowiedział temu państwu posłuszeństwo. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jako polityk, jako poseł, którego chciałbym, żeby Polacy jeszcze raz wybrali, liczę się z tym, że chcę kandydować. Czy ja mam przyzwolenie i czy sam czuję, że nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła państwa? A może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może potrzebna jest jakaś kara? Na przykład, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach? Wielu wyborców Platformy mówi, powinniśmy. Dlaczego? No bo to jest wygodniej, bo ja chcę, prawda? A może powinna być jakaś kara, mówię to wprost, za to zachowanie, za to wyłamanie się z pewnej konwencji, za to złamanie pewnego paktu społecznego, co wam wolno, a czego wam nie wolno. Więc na pewno, o to jestem spokojny, w perspektywie czasu dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie. Powiem więcej, uważam, że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością. Nie mniejszością, że będzie ich kogoś innego więcej, ale nie będą większością. I muszą się z tym nauczyć żyć. I wtedy chyba to będzie w jakiejś realnej, takiej społecznej proporcji. Wydaje mi się, że to się... Ale dobrze, żeby to się stało, mówiąc uczciwie, w sposób niegwałtowny. Żeby to się spało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Ale na zasadzie to jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. Dzień dobry, Katarzyna Nowak. Tutaj z Warszawy, Stowarzyszenie Żoliborz Przyszłości. Mam do panów pytanie, tutaj kolega przez ten parytet dziewczyna-chłopak trochę mi je podkradł, ale moje pytanie jest bardziej szczegółowe, to znaczy ja bym chciała wiedzieć, czy Platforma już myśli nad tym, co zrobić, jak przejmie władzę, bo chciałam wczoraj zadać to pytanie też panu Donaldowi Tuskowi. Nie ukrywam, że taką wielką energię i nadzieję we mnie wlał wczorajszą swoją taką postawą i takim zdecydowaniem. I później jak rozmawiałam ze znajomymi tutaj, których poznałam, to ktoś wyraził taki właśnie niepokój, że boi się, że jak Platforma przejmie władzę czy opozycja, to będzie jeden wielki chaos i na przykład będzie się nam, obywatelom, żyło gorzej i wtedy PiS powie, że no widzicie, za naszych rządów było wam tak dobrze, a teraz przejęła Platforma i znowu jest gorzej. Więc moje pytanie jest właśnie bardzo dokładne. Czy już tęgie głowy, politycy, sędziowie, prawnicy, artyści, czy już myślicie nad tym, jak temu zaradzić? Dziękuję. Odpowiedź jest bardzo krótka i konkretna. Zdecydowanie tak. Od ustaw, nazwijmy to sądowniczych, po ustawy gospodarcze. To nie jest tak w polityce, że się dostaje władzę na tak zwanej górce. Wszystko idzie dobrze, wszystko gra i raptem władza rządząca mówi, no dobra, już nam się znudziło, to wy teraz sobie weźcie władzę. Tak się nie dzieje. Zwykle wygrywa wybory ktoś, kto daje nadzieję, że będzie lepiej, kiedy władza obecna się zużywa. I na to się nakładają jeszcze koniunktury gospodarcze świata i tak dalej, plus czarna propaganda. Natomiast mogę panią z całą odpowiedzialnością zapewnić. Nobody is perfect. To jest oczywiste. Zwłaszcza w naszym kraju. Jest to trudne. Ale taki plan jest. Taki plan bliżej wyborów będzie pokazywany. Tylko trochę też jesteśmy ostrożni, bo w zeszłej kadencji w Senacie byliśmy tacy z grupą młodych senatorów, byliśmy aktywni, proponowaliśmy różne pomysły, wszystkie były odrzucane w Senacie, po czym 3 miesiące później przychodziły jako pomysły PiS-u. No o to nam też nie chodzi. A ja jeszcze bardzo krótko powiem, a ja uważam, że ten plan trzeba budować. I jeżeli słuchaliście, co mówił Trzaskowski, między innymi przed kampusem, on mówił, to jest czas na nowe pokolenie. Znaczy recepty nie mamy tylko my. Polska się zmienia. Ja nie chciałbym, żebyście tego traktowali jako takiego jakiegoś taniej sztuczki. Ale mi trochę, jak słuchałem waszych pytań dzisiaj rano na spotkaniu prezydentów, to mi opadała szczena. To znaczy naprawdę wielu parlamentarzystów mogłoby się pewnego zasobu wiedzy, pewnego takiego stanu świadomości, determinacji również, wiedzy realnej, po prostu od was uczyć. Uważam, że partie się muszą bardzo otworzyć i programu nie napisze żadna partia. Zwróćcie uwagę, zresztą my jesteśmy obaj z Platformy, ale ja nie mam nabożnego stosunku do własnej partii. Platforma zresztą od roku 2015 nigdy nie wystartowała pod własnym szyldem, szuka nowych formuł, czegoś większego, poszerza się, współpracuje z innymi partiami. Ja uważam, że w społeczeństwie polskim jest tyle energii, tyle różnych pomysłów, i do tej pory bardzo często partie to blokowały, wcale nie były zainteresowane. I bardzo ważne jest, żeby ludzi to wciągnąć. Nie wszystkie pomysły są mądre. Nie wszyscy ludzie, którzy dobrze mówią, w praktyce działania się sprawdzają, ale tych pomysłów są setki. Tych doświadczeń widzianych, podejrzanych, gdzieś wymyślonych, rozwiązań jest dużo. To nie może być restauracja świata, który był. To musi być pójście w jakimś zupełnie nowym kierunku. I ambicją naszą, organizując to spotkanie, jest również włączyć was w ten proces, żeby te recepty na przyszłość po prostu się rodziły, a nie były tylko przyniesione przez kogoś, kto jest już doświadczony w rządzeniu, bo kiedyś rządził. Dzień dobry. Nazywam się Franek, przyjechałem z Białegostoku i chciałbym zapytać przede wszystkim pana marszałka o taką sytuację polityczną, która miałaby miejsce w poprzednich wyborach, gdyby urzędujący prezydent nie wygrał. Chodzi mi o sytuację, w której Platforma miałaby i Senat, i pana prezydenta, co by umożliwiło wysyłanie referendów ogólnokrajowych. Jakie pytania chcieli państwo wtedy zadać pod referendum w pierwszej kolejności, bo to byłaby bardzo ciekawa sytuacja z punktu widzenia checks and balances, tego o czym pan już wcześniej mówił. I mam też pytanie o to, jakie zmiany by pan w obecnym systemie checks and balances wprowadził. Do pana Sławomira Nitrasa również mam pytanie. Chciałbym pana zapytać o ludzi, którzy często teraz mają burzliwe kariery polityczne i działają często w takich stronnictwach. Z jednej strony mamy na przykład Partię Razem, z drugiej strony mamy Konfederację. I wielu ludziom, widzę to z doświadczenia, wielu ludzi jakby dociera bardziej do centrum. Często po prostu młodzi ludzie troszeczkę są radykalizowani i ja to widzę w obie strony w wielu miejscach. I teraz chciałbym pana zapytać po prostu o jakieś porady do tego, w jaki sposób sobie po prostu tak jako młody człowiek można te poglądy jakoś wyrabiać. Jakie rzeczy pan widzi jako takie najfajniejsze narzędzie dla młodego człowieka, żeby być po prostu normalnym, niezradykalizowanym człowiekiem? Dziękuję. To są ciekawe pytania, tylko ja jestem chirurgiem i takie gdybanie, co by było gdyby, no jest trochę obce mojej psychice. Aczkolwiek, jak wiemy, zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego było bardzo blisko, a niektórzy nawet mówią, że było, że po prostu było. Natomiast pierwsze pytanie, jakie bym zadał, jakie mi przychodzi do głowy, chociaż mówię teraz tak ad hoc, czy Polska powinna w końcu zdecydować się na euro? Bo rozmawialiśmy z Litwinami, ze Słowakami, z krajami, ze Słoweńcami, z krajami nieszczególnie zamożnymi, w każdym razie blisko naszego poziomu. Wszyscy mówią, że straszono ich czarnym wilkiem, a rzeczywistość okazała się dużo korzystniejsza niż to można było przypuszczać. To tak pierwsze pytanie, ale mówię, co by było gdyby, to nie jest moja natura. Wygrajmy, będziemy myśleć o referendum. I chętnie posłuchamy, jakie pytania wy zaproponujecie. Co ludzi interesuje. Mogę na ten temat mówić długo, ale słuchajcie, patrzę na tą listę, a patrzę też na czas. My mamy pół godziny, więc wybaczcie, jeżeli będziemy trochę skracać, bo potem są następni. Ja też bardzo krótko traktuję to pytanie bardzo serio. Jest takie stare powiedzenie przypisywane co najmniej kilku osobom, że kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość nie będzie porządnym człowiekiem. Ja za młodu nie byłem socjalistą, wręcz przeciwnie, byłem skrajnym liberałem i moje poglądy, byłem absolutnie radykalnym człowiekiem w swoich poglądach, ale jak ja nie miałem być radykalny, kiedy moja młodość przypadła na upadek komuny, była bieda jak cholera, miałem poczucie, że nic mi nie wolno, nie mogę podróżować, a jak pojechać gdzieś mogę, to jako gastarbajter nielegalny co najwyżej, że nie mogę studiować, gdzie bym chciał, że nie mogę się rozwijać i zarabiam, nie wiem, 20 marek, bo tyle się zarabiało. I jakby odrzucaliśmy komunizm. I oczywiście z wiekiem, doświadczeniem, poglądy człowieka gdzieś ewoluują i się uspokajają. Do tego stopnia, gdzieś tu, nie wiem, czy jest Barbara Nowacka tutaj? Jest tutaj z boku. Zobaczcie, czasami się śmiejemy rozmawiając. Ja pozostałem liberałem, ale nie tak skrajnym, jak byłem młody. Ale ona była jakąś komunizującą, lewicową, prawie komunizującą, co nie znaczy, że z PRL-u. Osobą, a dzisiaj jesteśmy, gdzieś się spotkaliśmy i mamy bardzo podobne poglądy, choć w wielu sprawach, w niektórych sprawach się różnimy. Nie ma recepty chyba na to, po prostu trzeba się rozwijać, trzeba szukać, trzeba być ciekawym świata, trzeba być ciekawym świata, trzeba słuchać ludzi, trzeba patrzeć na doświadczenie, na skutki swoich działań, trzeba mieć pokorę wobec rzeczywistości. Ja się bardzo wczoraj, Trzaskowski mówił, Rafał mówił, takie zdanie powiedział, co jego ojciec mówił, nie wiem, czy słyszeliście to, że jak mu że jak mu ojciec mu mówił, że jak poznajesz kogoś, kto zna recepty i odpowiedzi na każde pytanie i wszystko wie, to uciekaj. To jest moim zdaniem bardzo mądre. Jak ja spotykam ludzi, to jest bardzo często u tych młodych ludzi radykalnych i z Razem, i z Konfederacji. Oni po prostu mają na wszystko gotowe odpowiedzi. Oni wszystko wiedzą. Świat jest tak prosty, jak budowa cepa ich zdaniem. I oczywiście tak nie jest. Znaczy, oni też z czasem to zrozumieją. Natomiast pożytkiem jest to, że im się chce, znaczy coś robią. Ja nie odrzucam tych ludzi. Uważam, że oni dzisiaj mogą zaczynać w radykalnych organizacjach, ale z wiekiem, z czasem, z doświadczeniem są w stanie zejść do środka i zobaczyć, myślę, że takim doznaniem ważnym jest wsłuchać się w drugiego człowieka, no, posłuchać innych racji, posłuchać tego, co inny ma do powiedzenia, jak on to widzi. Nasze doświadczenie, nasze umiejętności, nasze doświadczenia osobiste nas kształtują i one są różne. Jak spotykasz faceta, który jest, czy kobietę, która byłaby wychowana w kraju muzułmańskim, na przykład jakimś ortodoksyjnym, to twoje doświadczenia są inne i osoby są inne. I trzeba znaleźć taki świat i pośrodkować to wszystko. Wydaje mi się, że to jest jedyna metoda, ale trzeba chcieć. I żeby, wybaczcie, może to zabrzmi profesorsko, ale żeby umieć odsiewać ziarno od plew, czytajcie, uczcie się, bo to naprawdę pomaga odróżnić zakamuflowane kłamstwo od jawnej prawdy. Dzień dobry, Marysia z Poznania. Polska jest bardzo młodą demokracją, więc podatną na takie ataki, jak widzimy teraz. Moje pytanie do panów jest, jakie uważacie są te zabezpieczenia i najważniejsze, których brakowało, które pozwoliły na to, co się teraz dzieje i które będą niezbędne w obronie demokracji polskiej w przyszłości? To jest duży temat, ale dzięki za to pytanie. Przed chwilą się przysłuchiwałem, jak Rafał Trzaskowski tłumaczył ludziom z Fundacji Adenauera, na czym polega właśnie budowanie młodej demokracji w Polsce. Społeczeństwo obywatelskie. Dwa, wsłuchanie się w głosy i tych maluczkich, i tych większych, i tych biedniejszych, i tych bogatszych, ale dojrzałe demokracje mają mnóstwo think tanków, poważnych fundacji, dużych NGO-sów. To są pewnego rodzaju bezpieczniki, które, zwróćcie uwagę, w Ameryce. Jak się zdarzył dramatyczny atak na Kapitol, ktoś, ja nawet słyszałem kto, ale porozmawiał z Trumpem i on drugiego dnia już był malutki. Już właściwie za to przepraszał, chociaż dzień wcześniej zachęcał ludzi do ataku. Na tym polegają te mechanizmy ratunkowe, mechanizmy bezpiecznikowe. My je budowaliśmy pewnie niedoskonale. W tej chwili one są zwalczane, bo samorządy są wysuszane finansowo. I tylko jedna opcja może kąpać się w pieniądzach, co jest oczywiście aberracją i zjawiskiem kompletnie nienormalnym. Ale najkrócej mówiąc, taka jest droga. Budowa mocnego społeczeństwa obywatelskiego. Ja bym dodał jeszcze tylko jeden element, moim zdaniem kluczowy, edukacja. Znaczy my wychowani jesteśmy na przykład w społeczeństwie, którym... Na taki podam przykład. Wiedza o społeczeństwie, przedmiot, nie wiem, czy on się teraz inaczej nazywa, jest traktowany trochę gorzej od WF-u, a na pewno znacznie gorzej niż religia w szkole. A to jest kwestia podstawowa, no przecież to o wszystkim decyduje. My mamy takie poczucie, że to się samo robi, że to jest trochę coś innego. Ludzi po prostu nie edukujemy. Walka o szkołę jest wielką walką o to, co będą rozumieli w przyszłości obywatele, czy będziemy mieli obywateli, czy będziemy mieli poddanych w państwie. I wydaje mi się, że to jest wina III RP, przepraszam, bo to jest bardzo często mówione. To w tych ostatnich 30 latach było kompletnie odpuszczone. Nie nauczyliśmy, co to jest być obywatelem, co to są obywatelskie postawy, co to są aktywności, zrozumienia państwa i roli obywatela i instytucji, zaufania pewnego społecznego. To jest ogromna rola i to jest wina wszystkich, absolutnie wszystkich, ogromna rzecz do nadrobienia. Dzień dobry, nazywam się Albert, pochodzę z Białegostoku, tam też mieszkam. Mam do państwa następujące pytanie. Pierwsze będzie dotyczyło telewizji publicznej. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło telewizji publicznej. Mianowicie w państwa programie politycznym znajduje się zapis, który wskazuje, że chcą państwo, aby telewizja publiczna nie dostawała rokrocznie 2 miliardów złotych, które są przyznawane na podstawie ustawy, która jeszcze będzie tam trwała 3 lata. Druga kwestia, w Państwa programie jest mowa o tym, że chcą Państwo zlikwidować zarówno abonament, jak i reklamy w telewizji publicznej. Moje pytanie brzmi w takim razie, jak ta telewizja publiczna ma funkcjonować, czy ona w ogóle ma być, kto ma ją finansować. Drugie pytanie dotyczy podwyżek dla polityków, ponieważ wczoraj podczas wystąpienia pana Tuska usłyszeliśmy słowa, że te podwyżki nie powinny być, z czym się zgadzam. I pytanie brzmi, czy w takim razie, skoro one już są, to czy państwo będą chcieli je może oddać, czy po prostu one już zostaną u państwa w kieszeni? I trzecie pytanie dotyczy demokracji pośredniej. Mianowicie chciałbym dowiedzieć się, czy jeżeli państwo za rok, dwa, może cztery wrócą do władzy, to czy wtedy my będziemy mieli możliwość korzystania szerzej z form demokracji bezpośredniej w postaci referendum, bo często mówi się o demokracji, ale my mamy tylko i wyłącznie do tej pory możliwość korzystania w znaczącym stopniu z form demokracji pośredniej, czyli przez państwa, a chcemy mieć bezpośredni wpływ na władzę. Dziękuję. Zaczynając od tego trzeciego pytania, to referendów też trzeba się nauczyć. Moi dwaj uczniowie to są doktoranci, ja mówię obojga narodów, bo mają doktorat szwajcarski i polski i oni spędzili dużo czasu w Szwajcarii, gdzie tam demokracja bezpośrednia, jak wiecie, jest w rozkwicie. Ale dobrze przygotować referendum, dobrze przygotować pytania, dobrze przeprowadzić kampanię, to zwykle nawet w Szwajcarii, która ma w tym wprawę, zajmuje to często kilka czy kilkanaście miesięcy. Także samo to, że będziemy robić referenda o wszystko, wystarczy nieprecyzyjne pytanie i mamy w topę. To jedno. Mówiąc o telewizji publicznej, no to nie mogę powiedzieć dobrego słowa, bo w tej chwili nie ma telewizji publicznej. Jest telewizja partyjna czy rządowa. I w związku z tym jako lekarz buntowałem się, że mamy na tych darmozjadów płacić 2 miliardy wtedy, kiedy służba zdrowia, która jest mi bliska, bo jestem ciągle aktywnym lekarzem, jest w zasadzie w rozsypce i zapaści. Na to nie ma zgody. No i a propos podwyżek. Pamiętajcie, mówiliśmy o tym wcześniej. Rok temu Senat zawetował podwyżki dla polityków z prostego założenia, które nawet mówiłem na konferencjach. Najpierw dajmy ludziom, potem dajmy politykom, a nie odwrotnie. Co się dzieje z tą ustawą? Leży ponad rok w zamrażarce sejmowej. Więc nie mamy z tym nic wspólnego, co więcej, w Senacie pracujemy nad zmianą systemu płac, który określamy takim hasłem Polska krajem niskich płac, zamiana w Polskę przyzwoitych płac. To jest duże zadanie, bo jakbyście sobie spojrzeli na regulacje płacowe w Polsce, to tam jest taki galimatias wynikający z różnych zdobyczy socjalnych, związkowych, grup nacisku i tak dalej, a na przykład ratownicy medyczni, którzy nie mieli związku zawodowego, nie mieli swojej izby, swojego samorządu, są na samym dnie, chociaż wykonują niezwykle odpowiedzialną robotę. To jest straszna, duża praca, ale zrobimy. Ze względu na ograniczenia czasowe chciałem się nie wypowiadać, no ale o pensjach się powiecie, że uciekłem, więc muszę odpowiedzieć na to pytanie. Mit. To ten sam Kaczyński, który obniżył nam wynagrodzenia, obniżył prezydentom, którzy tam stoją wynagrodzenia, dzisiaj podwyższa wynagrodzenia. I dlaczego on to zrobił? Nie dlatego, że on się pochyla nad losem prezydentów czy posłów, że mało zarabiają, tylko dlatego, że bez podwyżek w Sejmie on nie przyjąłby Nowego Ładu. Tego systemu ustaw, które potrzebuje, żeby wygrać kolejne wybory, on po prostu musi to przegłosować. Natomiast morale wśród parlamentarzystów rządzących jest tak niskie, ze względu również na niskie płace, szczególnie różnice między tym, co ich koledzy w spółkach zarabiają, czy dzieci niektórym, to nie jest prawdą, że każdy poseł PiS-u ma 7 dzieci w każdej spółce i żonę. Jedni mają, drudzy nie mają. Jedni są bardziej zaradni, drudzy są mniej zaradni. Trzeci są uczciwi, bo też tacy tam są, nie szukali czegoś takiego, ale wkurzają się. Dlaczego senator Jackowski się wkurza i chce odejść z PiS-u? Bo on mówi tak, ja mam 5 chyba córek, tak? 5 córek, ja jestem uczciwy, nigdy w życiu nikomu nic nie załatwiłem, żadnej roboty córce i mnie wkurza, że jakiś cwaniak jeździ, żona ma 6 rad nadzorczych. Morale jest tam bardzo nisko ze względu na te różnice i on tylko dlatego dał nam te, znaczy podwyższył nam te wynagrodzenia. I druga rzecz, dlaczego zrobił to w ten sposób, a nie przez Sejm? Bo wiedział, że w tej atmosferze przez Sejm to by nie przeszło. A dlaczego by nie przeszło? Bo myśmy po prostu byśmy za tym nie zagłosowali. A dlaczego byśmy za tym nie zagłosowali? Bo mamy takie poczucie, że rzeczywiście w tej atmosferze popandemicznej, mimo że wynagrodzenia generalnie rosną, to jest wielu ludzi, którzy mają wynagrodzenia bardzo niskie. Jest drugi powód. To są wynagrodzenia sfery budżetowej. To znaczy, bo rzeczywiście jest tak w Polsce, że wynagrodzenia rosną. No wiecie, mamy pracowników jako biura poselskie. Znaleźć asystenta dla posła, który będzie zarabiał 2–2,5 tysiąca, bo nas na tyle stać, po prostu się nie da. Człowieka, który umie pisać, jeszcze najlepiej, żeby znał jakiś język, po prostu się nie da, a my więcej pieniędzy nie mamy, no bo po prostu nie takie mamy limity. Sami wiecie, za ile jesteście skłonni pracować, prawda? Mając jakiś tam poziom umiejętności. I to są realne problemy, ale takie samo jest z nauczycielami, tak samo jest właśnie przynajmniej z niektórymi pracownikami. No, praca nauczyciela to jest jakiś absolutny skandal, te zarobki. Praca urzędników w administracji rządowej, szczególnie rządowej, ale również samorządowej, jest skandalem. Ale powiedzcie, czy chcielibyście być prezydentem miasta? Nie dość, że macie poczucie odpowiedzialności, psychiczne odciążenia, bo przecież codziennie ktoś od was coś chce, trzeba publicznie występować, nie każdy sobie z tym radzi, nie każdy to umie. Podejmować decyzje za miliony, za miliardy podejmować decyzje, a do domu na końcu przynosić 6200. Ludzie sobie kiedyś powiedzą, ja sam mam takie dylematy, ja kocham swoją pracę, ale ja mając córkę na studiach, drugą córkę w szkole średniej, kurczę, mnie jest trochę wstyd na przykład, że mnie latami, ja zarabiałem 5700, nie narzekam, ale mnie nie było stać na to, żeby z dziećmi pojechać na wakacje. Po prostu mnie nie było na to stać i nasze wakacje polegały na tym, na przykład, że zabierałem dzieci na 3 dni do Drezna. Kraj zwiedzamy, obok mamy blisko. Po prostu mnie nie stać na Chorwację, na Bułgarię, po prostu mnie nie stać. I czy to jest w porządku? Uważam, że to nie jest w porządku. Uważam, że I jest kwestia też inna. Jest pytanie, kto do tego zawodu chce iść. I w moim życiu zdarzało się tak, że mogłem decydować o tym, jak wygląda lista poselska. I namawiałem wielu ludzi, żeby zostawało parlamentarzystami. Pan profesor wspomniał, że między innymi kiedyś jego namawiałem i namówiłem skutecznie, co mnie bardzo cieszy, do tego, żeby zdecydował się na start w wyborach. Ale on ma ugruntowaną pozycję zawodową, jest człowiekiem z dorobkiem. Natomiast namówcie prawnika 30–40-letniego, potrzeba jest prawników, żeby poszedł do Sejmu. Przecież wszyscy się stukają w głowę. Mówią, ja mogę ci spółkę obsłużyć, ja mogę ci ustawę napisać, mogę ci... Ale do Sejmu? Wiecie, ilu jest adwokatów w Sejmie? Jest jeden Arek Myrcha, młody chyba poseł, młody polityk Platformy, który jest adwokatem. A kto inny jest? No kto pójdzie do pracy? To jest pytanie o to, czy my chcemy mieć Sejm, czy chcemy mieć parlament, w którym są podnosiciele rąk, dla których taki zarobek jest atrakcyjny, czy chcemy mieć ludzi, którzy mówią, kurde, ja mam swoje zdanie. Ja mam takie zdanie i takie, nie będzie nikt mną manipulował. Proszę ze mną rozmawiać. To trzeba wypośrodkować. Nigdzie na świecie politycy nie zarabiają milionów, bo pensja kanclerza Niemiec chyba 12 000 euro, to też nie jest jak na warunki niemieckie jakaś wygórowana pensja. Ale no musi być jakiś elementarny standard. Musi być pensja, która gwarantuje, że ci ludzie są niezależni, że nikt na nich nie wpływa, że nie kombinują skąd wziąć dziecku, zapłacić często. No powiedz, ja mam córkę, którą jestem dumny z niej. Naprawdę dumny. Która się dostała bez żadnej pomocy na bardzo prestiżowe studia we Francji. Kurde, skąd ja mam wziąć pieniądze, żeby jej pomóc? Przecież to jest moje dziecko. To jest dla mnie najważniejsza rzecz w życiu. Ja nie oczekuję miliona, ja wiem, że ja nie będę milionerem. Nie chcę być, jakbym chciał, to robić inne rzeczy. Ale zrozumcie też, że my też chcemy jakoś normalnie funkcjonować. Ja w swoim życiu noszę się z zamiarem, że ze względu na dzieci, może to moja ostatnia kadencja i trzeba robić coś innego, bo trzeba dzieciom w życiu jakoś pomóc. Chodzi o wypośrodkowanie, tylko o to, żeby to nie było przedmiotem pewnych takich populistycznych działań. Przepraszam, że tak długo, ale czuję się po prostu z obowiązku odpowiedzieć. Świat medyczny. Dzień dobry, Alicja z Warszawy. Ja mam pytanie głównie do pana marszałka, a przede wszystkim pana profesora. Słucham? Ja już milczę. A dobrze. Nie, ja na bardzo grząski grunt wejdę, czyli na służbę zdrowia naszą w Polsce. No, widziałem, że tak medyczka. Jest, tak jest. No przede wszystkim pytanie jest bardzo krótkie i proste. Co zrobić, żeby nasi rezydenci chcieli zostać w kraju? Ponieważ 11 września tego roku za chwilę startuje protest rezydentów. Ja jestem samą studentką drugiego roku, teraz idę trzeci rok i to jest absurd, że mając 21 lat dostaję propozycję już, aby uczestniczyć w tym proteście, ponieważ no, oczywiście są głośne krzyki, że no, ja najprawdopodobniej dobrej płacy mieć nie będę u nas w kraju. Uczę się niemieckiego, chcę zostać, ale uczę się niemieckiego, aby mieć jakąkolwiek możliwość, jeżeli już no, się zdenerwuję na system, a wiem, że może być taki moment w moim życiu. No i proste pytanie, jakby co zrobić, czy ma pan jakiś pomysł, jak to naprawić? Ten nasz bardzo dziurawy system. Czy rewolucja jest dobrym pomysłem, czy starać się łatać to, co mamy teraz? I to pewnie będzie ostatnie pytanie, żartuję, bo... To panie marszałku, pozwoli pan, bo ja przepraszam, że tak i chcę podziękować wszystkim, którzy przepuścili mnie. Pytałem, czy ktoś ma pytanie dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Okazało się, że ma je Alicja i mam je też ja. I jest ono powiązane z tym, co powiedziała Alicja. Paweł z Chojna w południowej Wielkopolsce, więc niech zwycięża Lech, ale jest dzisiaj 0-0, na razie przynajmniej. Moje pytanie dotyczy tego, o czym już tutaj Alicja wspomniała. System opieki zdrowotnej w Polsce nie istnieje. Przynajmniej nie funkcjonuje. Sam się o tym przekonałem, kiedy szafowano moim zdrowiem i zdrowiem osób, które znałem, które czekały wiele miesięcy na terminy i po prostu zostawały odsyłane, gdzie wchodziło w grę ludzkie życie. I trochę podobne pytanie do takie, jak zadała tutaj moja przedmówczyni. Jak, jeżeli już dojdziemy do władzy, bo mówię to jako członek Platformy, jak uzdrowić system Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim jak przywrócić godność tym ciężko pracującym ludziom, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom. Farmaceutom też. Jeszcze mogę mieć jedno słowo? To system jest zły, nie ci lekarze, nie pielęgniarki, nie farmaceuci, nie fizjoterapeuci. Słuchajcie, zażartowałem, że to ostatnie pytanie, bo ja mogę na ten temat godzinami. Ale proponuję ci, żebyś przyjechała do pracy do Szczecina i uczyła się niemieckiego, bo w Szczecinie są lekarze, którzy mieszkają w Szczecinie, a pracują w szpitalach w Niemczech. Win-win option. Natomiast tak naprawdę... lekarze z pewnym prestiżem w Polsce są w stanie zarobić podobne pieniądze, co w Niemczech. Tylko tu trzeba pracować na 3 etatach, a tam on załatwia swoje od 8 do 17 i ma z głowy. I to mówią moi koledzy, którzy żyją w tym systemie Szczecin, Pasewalk, Szczecin, Szwed i tak dalej. Ale to mówię trochę żartem. Podam teraz przykład. 16 lat temu, no teraz 20, w Danii było 132 szpitale na 5 milionów mieszkańców, niedoposażone, braki kadrowe, stare budynki, pacjenci niezadowoleni, personel niezadowolony, nikt niezadowolony. Zrobiono ankietę gazetową, nieformalną. Czy Duńczyk woli się leczyć w swoim szpitaliku, niedoposażonym, z brakami kadrowymi i chce, gdzie jego chorobę widzą raz na pół roku, czy pojedzie 30 kilometrów do większego szpitala, gdzie będzie sprzęt, ludzie i jego chorobę leczą 10 razy w miesiącu. I 82% ludzi powiedziało, że pojedzie. I co się stało po tych 16 latach? A my nie mamy tyle czasu, bo kolega ma rację, to jest zapaść większa niż się ludziom spoza medycyny wydaje. Ale co oni zrobili? Ze 132 szpitali mają 16, nikt nie stracił pracy, bo nie przybyło raptem lekarzy i pielęgniarek, tylko wszyscy dostali propozycje w tych szpitalach. Te stare poddawali gminom, powiatom, zamienili na domy starców, oddziały przewlekłe, cokolwiek. Bonusy federalne z rządu i po 16 latach Personel jest zadowolony, pacjenci plasują swoją medycynę duńską na 3. miejscu w świecie, a rząd duński się już zrobił tak bezczelny, że mówi, że jak ktoś się ma za długą kolejkę, to może jechać do dowolnego kraju Unii Europejskiej i rząd duński pokryje koszty. To się dzieje w promilach przypadków. Czyli można, tylko to oddzielono zdrowie od polityki i zrozumiano, że to będzie trudne, ale konieczne. Bo u nas, zobaczcie, 16 szpitali na 5 milionów, to w Polsce powinno być 130 około na 40 milionów, a jest prawie 1000. Bez ludzi, bez sprzętu i jak tak będzie dalej, to nic z tego nie będzie. Co prawda starostowie twierdzą, że no, to jest ich główny zakład pracy i tak dalej, więc pewnie je trzeba będzie hybrydowo przekształcać, bo ludzie nie chcą długo leżeć. Trzeba będzie większy outpatient department zrobić, czyli większą część ambulatoryjną, mniej łóżek ostrych, więcej łóżek przewlekłych, bo w Polsce sporo ludzi w szpitalach leży z przyczyn socjalnych, bo rodzina go nie chce wziąć, bo nie ma gdzie go przekazać. Takie są realia. A to, co pan mówi o godności, jest mega ważne, bo ja prowadziłem szpital przez 16 lat i wcale nie płaciłem najlepiej w Szczecinie, tylko brałem młodych ludzi, którym dałem realizować ich marzenia. Chcieli robić nowe operacje, wysyłałem ich, żeby się uczyli. Kupowałem jakieś tam oprzyrządowanie. Doprowadziliśmy do tego, że ludzie do naszego szpitalika przyjeżdżali ze Szwecji, Przemyśla, Niemiec, bo byli tam dobrzy fachowcy. To nie jest prosta pochodna płac, to jest szersze zagadnienie, ale niezwykle ważne i tu się zgadzam. Słuchajcie, ja dostaję tutaj sygnały od organizatorów, że jesteśmy tak nudni, że mamy już kończyć, bo następni goście są dużo ciekawsi, panowie i panie prezydentki. Żartuję oczywiście, ale nasz czas się kończy, dlatego ostatnie pytanie. Może dwa, bo pani będzie poszkodowana. To dwa pytania, tylko bardzo proszę, wy krótko i my krótko. W jednym bloku, dwa pytania na raz. No przepraszam resztę. Ja chciałbym tylko na początku podziękować w imieniu swoim i swojej mamy za pana orędzia, ponieważ oglądamy i słuchamy ich zapartym tchem i to jest jedyny moment, w którym oglądamy TVP Razem. To, że możemy pana tutaj gościć, zawdzięczam między temu, że opozycja zjednoczyła się do Senatu. I czy pan marszałek będzie polecał i radził Platformie i całej opozycji, żeby również do Sejmu poszła jako jedna lista? To takie moje pytanie. No dobra, dobra. Tylko przedstawmy się. Dobrze, ja się nazywam Barbara Łopuchow, jestem z Gdańska. O. I ja zadam pytanie o sądownictwo. Miałam taki przywilej i szczęście, że urodziłam się w rodzinie prawniczej i na co dzień mogę obcować z sędziami, prokuratorami, adwokatami. I teraz ja od środka, od kuchni widzę, jak ten system jest zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość i przez tę deformę sądownictwa. I mam takie pytanie, co zrobić, żeby ten system sądownictwa nie tylko naprawić, ale jako trzecią władzę, która ma kontrolować dwie pozostałe władze, nie pozwolić, żeby w przyszłości stało się to samo, żeby w przyszłości znów władza sądownicza została zniszczona, tak jak dzisiaj się to stało. No, każda władza autorytarna przede wszystkim chce niszczyć niezależność sądownictwa. I tu nie ma opcji, trzeba przywrócić, ale nie restaurację poprzedniego stanu, bo on nie był idealny. I tak jak Platforma odbierała lekcję pokory po zwycięstwie PiS-u, tak sędziowie, przynajmniej wielu, odbiera pewną lekcję pokory teraz przez to, jak są ciemiężeni. Nie ma już powrotu do starej rzeki. Trzeba myśleć o nowocześniejszym systemie, ale to jest trudne zagadnienie. Kluczem jest moim zdaniem KRS, Krajowa Rada Sądownictwa. Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie, to no, trzeba powiedzieć, że o czym ono było, słuchaj, przypomnij mi. Bo... O, pakt senacki, okej. Słuchaj, tylko to jest różnica. Senatorzy to są okręgi jednomandatowe, a do Sejmu są listy partyjne i skonstruowanie paktu koalicyjnego, aczkolwiek one się dzieją, jest trudniejsze. Natomiast pakt senacki był niewątpliwym sukcesem i będzie kardynalnym błędem, jeżeli nie będzie powtórzony w następnych wyborach, bo mamy wtedy szansę na 70 senatorów. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękujemy za Państwa obecność. To dla nas wielki zaszczyt. Panie Marszałku, serdecznie dziękuję za wizytę. To dla nas ogromny zaszczyt, że zaszczycił Pan nas tutaj jako najważniejszy formalnie z gość kampusu. Serdecznie dziękujemy i prosimy, zostańcie, bo za chwilę już debata Gazety Wyborczej. Debata prezydencka, tak? Prezydentów miasta. Tak jest. Szanowni Państwo, bardzo Tomasz Grodzki i Sławomir Nitras. Wielkie brawa! Moi drodzy, teraz wielkie brawa jeszcze raz. Dziękujemy. Poczekaj, nie mogę tego. Pomachaj chociaż. Wiem, że jest mecz. Słuchajcie, was moja nadzieja. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tomasz Grodzki. Moi drodzy, teraz mamy 5 minut przerwy technicznej. Za 5 minut rozpoczniemy debatę prezydencką Gazety Wyborczej, którą poprowadzi zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Mikołaj Chrzan. Udział w niej wezmą pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, pan prezydent Jacek Jaśkowiak, pani prezydent Anna Mieczkowska, prezydent